Kim byli Fenicjanie? Był to lud, który zamieszkiwał wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego taki wąski pasek wybrzeża, który obejmuje tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. Pod względem językowym należał on do grupy semickiej, nigdy w swojej historii nie stworzył jednolitego państwa. Tylko były to takie samodzielne miasta, miasta-państwa, które bardzo często ze sobą konkurowały. Ich taki największy rozwój to od około 1200 lat przed naszą erą do 330 roku naszej ery. Byli oni znani z rzemiosła oraz handlu morskiego. Produkowali na bardzo wysokim poziomie tkaniny purpurowe, do barwienia których barwnik uzyskiwano z pewnego gatunku morskiego ślimaka. Wyrabiali też rzeczy z brązu, ze szkła, ale byli, co najważniejsze, świetnymi żeglarzami i handlarzami. Przez bardzo długi czas to właśnie oni prowadzili handel z całym Morzem Śródziemnym, ze wszystkimi tymi terenami położonymi nad Morzem Śródziemnym oraz nad Morzem Czarnym. Ale nie tylko, ponieważ już około 600 roku przed naszą erą opłynęli Afrykę, więc jako świetni żeglarze, jako doskonali handlarze wypuszczali się w te dalekie rejsy, żeby te, można powiedzieć, rejsy stawały się jeszcze bardziej opłacalne, to około 1000 lat przed naszą erą ta ekspansja zaczęła też przybierać formę zakładania kolonii handlowych które poza tym, że były, można powiedzieć, miejscami, gdzie handlowali, gdzie mogli mieć takie bezpieczne porty, gdzie mieli bezpieczny port, gdzie mogli przeprowadzać remonty, to również stanowiło to doskonałe źródło takim potrzebnych surowców. Ta ekspansja, która rozpoczęła się około tysiąca lat przed naszą erą, była ekspansją handlową. Nie należy jej mylić z ekspansją militarną. Oni, kiedy nie musieli, to oczywiście po ten oręż nie sięgali. Oni woleli handlować, oni woleli budować swoją potęgę na handlu. Dzięki tym wyprawom, dzięki temu, że te kolonie zaczęły obejmować duży obszar Morza Śródziemnego, głównie tutaj mowa o wybrzeżu Cypru, Kartaginie, Kartaginie tej, która właśnie przysporzyła tak dużych problemów Rzymowi, czy też Półwysep Pirenejski, Sycylia, Korsyka, Sardynia, to te kolonie handlowe naprawdę objęły większość obszaru Morza Śródziemnego. Tak jak powiedziałem, oni nie ograniczali się tylko do tego Morza Śródziemnego, przeprowadzali wyprawy na Wyspy Brytyjskie, Wyspy Kanaryjskie, Madere, płynęli wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy. W, w kierunku północnym, nawet teraz do końca nie wiemy, jak daleko byli w stanie docierać. Byli odważni, byli bardzo sprawni i chęć poznawania nowych terenów i zarabiania większych pieniędzy, przywożenia jeszcze lepszych towarów to wszystko powodowało, że Fenicjanie w bardzo spektakularny sposób poznawali ówczesny świat i mocno rozszerzyli granice tego znanego wówczas świata. W przeciwieństwie do właściwie całej historii, te kolonie fenickie posiadały dużą niezależność od tych miast macierzystych, a wręcz najczęściej były w pełni od nich uniezależnione. Te nowe kolonie handlowe były najczęściej niezależne. W stosunku do tych, można powiedzieć, miast macierzystych. Oczywiście te kolonie handlowe nie były jakimiś gigantycznymi ośrodkami. One były raczej niewielkie, mało liczne. One były nastawione głównie na handel i na wymianę handlową, wsparcie tych, można powiedzieć, okrętów. Fenicjanie znani są również z tego, że są twórcami pierwszego w historii pisma alfabetycznego, w którym to jednej głosce odpowiada jeden znak. To była prawdziwa rewolucja. Ten alfabet fenicki liczył 22 znaki, tylko spółgłoski, ponieważ nie zapisywano samogłosek. To był gigantyczny krok do przodu. W porównaniu do tych dotychczas stosowanych pism, takich jak pismo egipskie, hieroglify czy też pismo sumeryjskie, to było gigantyczne uproszczenie. W przypadku tych starszych wersji pisma, wspomnianego egipskiego czy sumeryjskiego, tych znaków było kilkaset, przynajmniej po kilkaset znaków. A tutaj mamy tylko 22 znaki. To pismo zostało po Fenicjanach przejęte przez Greków, którzy je jeszcze udoskonalili, dodając m.in. dodając te litery, które oznaczały samogłoski. Tak, żeby można powiedzieć, można było w pełni zapisywać tą naszą mowę, czy też raczej ówczesną mowę. A po Grekach alfabet przejęli Rzymianie, znowu go troszkę zmienili, no i później dotarł on do nas. Więc tak można powiedzieć, że w rzeczywistości to dzięki Fenicjanom posiadamy alfabet, posiadamy coś, co umożliwia nam pisać, przekazywać informacje. Wracając do Fenicji, czyli miejsca, z którego można powiedzieć, wywodzą się, wywodzili się Fenicjanie, była to taka kraina, tak jak powiedziałem, leżąca na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miała ona długość 200 320 km i szerokość 10-50 km. Teren był w większości górzysty, a ponieważ ta górzystość, to jak zbudowana była. Fenicja nie sprzyjało to niejako ekspansji w, głę, w głąb lądu. To te wszystkie większe miasta, czy też osiedla takie jak Tyry, Sydon, Arwat, były nad morzem. I można powiedzieć, że większość Fenicjan żyło nad tym morzem. Wpływało oczywiście to też na ich liczebność, która nigdy też nie była zbyt duża. Poza wynalezieniem pisma, to właśnie Fenicjanom przypisuje się wynalezienie mydła. Oraz pieniędzy, pieniędzy jako środka płatniczego, ponieważ do tej pory ten handel polegał na wymianie handlowej na barterze, a Fenicjanie to troszkę zmienili, dzięki czemu ta, ten ich handel mógł być skuteczniejszym, to wszystko mogło wyglądać w lepszy dla nich sposób. Jeśli chodzi o to, czym handlowali, to poza wspomnianymi tkaninami handlowali też kością słoniową, czy też żywnością. W zamian najczęściej sprowadzali, czy też handlowali dalej, szlachetnymi kruszcami, czy też cynkiem, cyną, miedzią, ołowiem. Oczywiście handlowali, tak jak wówczas to było czymś bardzo opłacalnym, również niewolnikami. Można powiedzieć, że Fenicjanie właśnie dzięki tym zapędom, jeśli można to tak określić, jeśli chodzi o handel, o poznawanie nowych miejsc, może nie w celu ich odkrywania, ale handlu z nimi. Większego zysku spowodowali, że doszło do wynalezienia takich rzeczy, jak właśnie pismo, takie, takie bardzo, można powiedzieć, nowoczesne i takie przyjazne pismo. Później wynalezienie pieniędzy, oraz to, że dzięki tej wymianie handlowej, dzięki temu, że Fenicjanie niejako połączyli te bardzo odległe od siebie miejsca, ten rozwój cywilizacji nad Morzem Śródziemnym był ułatwiony. Te wszystkie rzeczy, które udało się niejako wynaleźć, odkryć, wprowadzić w jednym miejscu, w łatwiejszy sposób mogły dotrzeć bardzo daleko. Ta komunikacja poprzez całe Morze Śródziemne i dalej była bardzo ważnym tego elementem. Fenicjanie oczywiście w bardzo mocny sposób próbowali chronić tą swoją przewagę nad innymi, tą przewagę wynikającą z tej wiedzy. Z tych umiejętności żeglarskich, ale nie było to do końca możliwe, i właśnie między innymi dzięki Fenicjanom mamy nie tylko pismo, pieniądze i mydło, ale też ten region Morza Śródziemnego mógł się lepiej rozwijać i był bliżej siebie. To już nie były dalekie od siebie miejsca, to już wszystko było o wiele bliżej. Wszystko w zasięgu fenickich kupców. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.